Halo widzowie, witam was serdecznie na kolejnym odcinku z Kidowic. A dzisiaj takie świeże przywitanie. Możecie mi w ogóle wymyślić jakieś nowe przywitania, bo już mi się nie chce witać siemano kabanosy albo te inne tam przywitania. Więc widzowie, dajcie mi jakieś nowe. Ja dzisiaj się przywitałem Kid Elo, czyli takie połączenie Kidowic i przywitania. No dobra, cringe jak nic, ale nie wiem, dajcie znaka w komentarzu co myślicie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na Kidowicach nie z byle jakiego powodu, albowiem wziąłem dzisiaj mojego Kid Fauna do mojej dłoni i dostałem wiadomość od Werki, ale nie jedną, nie dwie, a trzy, rozumiecie to? Napisała do mnie trzy wiadomości i ja totalnie nie wiem, co one skrywają, więc najpierw zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z Kidowicami i po prostu śledźcie odcinki do samego końca, a my, kochani, zobaczmy, co się kryje w wiadomościach od Werki. Elo, wpadnij do mnie, ważne, przygotuj parę kitcoinów. Dobra, nie wiem, o co chodzi. To są aż cztery wiadomości, a nie, dobra, bo to chyba tego Elo to nie było. W każdym razie mam przygotować parę kitcoinów i mam wpadać, no nie wiem, ja większość swoich kitcoinów, widzowie, teraz oczywiście trzymam w banku. No ale dobra, pójdźmy do Werki, zobaczymy, co ona tak naprawdę od nas chce. Bo, no nie wiem, w sumie troszkę z Werką nie rozmawiałem i nie wiem, po co je moje kitcoiny. Przecież ja nie mam zamiaru na nic wydawać moich kitcoinów. No ale dobra, chodźmy do Werki, a wy pamiętajcie też o tym, że mamy serwer kidowice.pl, gdzie na jednym bloku odbywa się konkurs na zbudowanie tutaj przepięknego social boxa, a na nim jakiejś figurki. Jak zbuduje ktoś jakąś ładną, no to dostanie stówkę. Dobra, wbijam domek Werki. Co tutaj się dzieje? Gdzie ona jest? Gdzie? Co tu za drzwi? Wera! Ej, bo siema, siema, już myślałam, że się po prostu ciebie nigdy nie doczekam. No, no czekam i cię nie było. Ej, przyszedłem praktycznie w minutę albo dwie, no nie wiem, jest minuta 40 odcinka. Co się stało? Najważniejsza po prostu mojego życia. Najważniejsza. Ważniejsze nie było. Co? Ale o co chodzi? Proszę, spójrz tylko na to. Na co mam spojrzeć? Oj, nie mogę. No, Tomasz. Musisz mi to dać w takim razie, to jest za zdjęcie? Kobi! To jest nasz pies, ale co? No Kobi, no właśnie, no i popatrz, i spójrz, czy to coś przypomina ci Kobiego, bo mi nie. No tak średnio, szczerze, no, no nie, no... No właśnie, a w tym Minecraftie są tylko takie, to nawet pies nie jest, tylko jakiś wilk nieśmieszny. No, no masz rację, Werka, no ale co ja ci poradzę, no przecież no nie i jest... No i ja sobie postanowiłam, że ja chcę Kobiego w Minecraft, bo mi się to nie podoba. Mi jest tak przykre, jak my spędzamy tyle godzin na Kidowicach i tutaj nie ma Kobiego. No dobra, no, bardzo ci współczuję, no ale no to nazwij sobie go Kobuś, a no Kobuś, i... Kobi, Kobisiątko, to jest mój ulubiony członek naszej rodziny i on tutaj musi z nami być, musi. No dobra, Werka, okej, no fajnie, ale no to tutaj masz już Kobiego, no co ja ci mogę więcej nie, zrobić? Nie, to nie jest Kobi, to wygląda jak jakiś... W ogóle, ja nie odzywam się, jakiś teen wolf. No dobra, ale no co ja mogę więcej? No nie jestem w stanie. W ogóle wyjdźmy stąd, bo tu mało miejsca jest. Chodźmy tutaj, tu jest więcej przestrzeni. Najbardziej nie mam drzwi nowe, tego psa to ja tam zostawiam, zaraz go... Ej, nie, nie wolno, to jest normalny pies, co ty chcesz? Przecież w Minecraftie... Ale nudny, no już mi się znudził. No nudny, chodź, nudny, chodź. Ale nie ma lepszych psów w Minecraftie. A, czekaj, on ma w ogóle nudne sztuczki, on tylko siatuje. No dobra, Wera, ale nasz Kobi w rodzinnym życiu wcale nie umie więcej. Kobi umie wszystko, zobaczmy, nawet w list w lodówce dla niego nie mam. No trudno, dobra. No ale to co w związku z tym? Po co ja tu miałem przyjść i po co ci kitcoiny moje? Przecież ja tego w ogóle nie rozumiem. Bo ja znalazłam świetne ogłoszenie, po prostu świetna sprawa. Co? Ale jakie? Przeczytaj. Jakie ogłoszenie? Pokaż mi to, bo nie rozumiem. Przeczytaj. Super oferta. Przygarnij pieska jakiej chcesz rasy. Naocz go szybko wszystkich sztuczek w zestawie patyk z dalekiej Amazonii, butelka wody z lodowca. Z dalekiej Amazonii, czy to słyszysz? Czekaj, czekaj, bo jeszcze nie skończyłem. Druga strona. Marzysz o inteligentnym psie? To artykuł dla ciebie. Wystarczy, że napiszesz formularz. Wpłatę również wykonaj na poczcie. Szacowany termin dostawy jeden dzień. Cena jedynie 500 gitcoinów? Ja już się nie mogę doczekać po prostu tego patyka z Amazonii. Już nie mogę, co było. Jakiego patyka? Ale to czekaj, ty chcesz zamówić jakiegoś psa, nie wiadomo od kogo, nie wiadomo skąd? Ale to ja tu na poczcie znalazłam, tam są same super oferty. Tam są najlepsi sprzedawcy. Najlepsze hodowle. Wera, to jest głupi pomysł, przecież masz już psa, w sensie... To jest świetny pomysł, ja tutaj przygotowałam 10 kitcoinów i ty musisz resztę dopłacić. Bo się zaraz przewrócę z kaszlu. No chyba nie. Nie, no dobra, w sumie dobra. Ja jestem, dobra, 500 kitcoinów to w sumie, widzowie, nie jest aż tak dużo, no, ale... Wyobrażasz sobie, jakby nam tutaj Kobi latał? No przecież no to by było marzenie. No jakbyśmy Kobusia tutaj mieli na Kidowicach, widzowie, no to by było mocne. To by było mocne, zobaczcie, taki nasz piesek jakby był na Kidowicach. Dobra, okej, robimy to, ale chodźmy jeszcze się Pikersa spytać o zdanie, bo on też jest członkiem dobra, rodziny. Dobra, ale słuchaj, bo ja mam taką umowę dla ciebie, patrz. No, no, no. My zapłacimy po 10 kitcoinów, a Szymon 480, co ty na to? No dobra, to jest spoko, ale on się na to nie zgodzi na pewno. To trzeba wcisnąć kit, że to kosztuje 1000. Mówimy, że 1500 kosztuje, my dajemy 500, tak, 500. Tak, 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 dobra, 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 dobry pomysł, dobra, dawaj do niego. Siema Pikers, halo Pikers! Siemano, kobano, znowu was słychać. No, jelo, jelo, ty przywitanie już jest stare, niemodne i w kieszeni niewygodne, koleś, ty, ale... słuchaj. Twoje, dlatego mogę sobie nie zapożyczyć, co na u was, słuchaj. To nie jest w ogóle twoje, kolego. Dobra, słuchaj. Co sądzisz o tym obrazku?
Co o tym sądzisz? No. To jest nasz kobusiątko, nasze kobusiątko, musimy je tutaj mieć, prawda? Ewidentnie gobi. No ewidentnie gobi, a wiesz co dzisiaj robimy? Nie, ale oddawajcie mi te zdjęcie, słuchaj, oddawajcie, bo ja je mieć. To weź sobie, sprowadzamy takiego kobiego na Kidowice, dodajemy na Kidowice kobiego, czaisz? No ale przecież kobie nie umie grać na komputerze. Ale on nie będzie grać nie, na komputerze. No jak ty masz po prostu jakieś nieśmieszne żarty, my musimy mieć kobiego na Kidowicach. Tak, będziemy mieli idealnego kobiego, rozumiesz? To będzie nowy człowiek rodziny. Przecież na przykład Tosia ma już Milo i Szczypson ma już Milo i tamtego Tusia no, to... No mają, ale słuchaj! Ale zapraszam na chwilę do mojego domku, zapraszam. Chodź do Werki, bo to nie będzie taki zwyczajny pies, to nie będzie taki zwyczajny, zobacz. My nie będziemy mieli takiego wilka, tylko my będziemy mieli prawdziwego kobiego jak na tym zdjęciu. No, to będzie ale normalnie... No Vera znalazła jakieś ogłoszenie. Ja mam świetną ofertę na poczcie, była po prostu oferta przyklejona do ściany, ja wyrwałam tą ofertę i teraz ją mam. Tylko wiesz jaki jest problem, Pickers? No ta cena to 1500 kitcoinów, więc zrzucamy się po 500. Właśnie, no my 500 już daliśmy z Dawidem, no Dawid o 500, no. Ja też mam 500, no i ty musisz dać 500. Zostaje 500. To co to 500, złota jest? No nie, no ale to jest egzotyczny Golden Retriever, to nie może być tanie. To jest funkcja sprzątania i gotowania. Nie, to ma funkcję zabawy, ale podobno da się go nauczyć sztuczek i w ogóle wszystkiego, więc no to jest warta cena. Tak, będzie miał turlać, będzie miał siat, podaj łapę, wszystko. No właśnie. Dobra, nie miałem oszczędności, ale nie przy sobie, ale ile? 500 kitcoinów? Nie, no Vera, dobra. Vera, no nie. No nie. Dawid, 500 kitcoinów. Nie, dobra. Wy coś kręcicie. Robimy zrzutę po 160 kitcoinów, bo cena to jest 500. No to jakie 500? Co, chcieliście mnie, no? No dobra, Vera, nie chciałaby plan Wery. 500 kitcoinów, dawaj. Nie, Vera, nie oszukujmy go. 170. Ja się nie bawię w jakieś przekręty. Tak, dobra, 170. Słuchaj, tak. 170. Po 170. Dawaj, kasę, bo chcesz zapłacić. Dawaj, kasę, bo chcesz zapłacić. Ja już mam swoją odłożone. Pyk, o, dawaj, Vera, też swoją kasę. Ja ej, dałam ci już 10, więc 150. Raz, dwa, trzy, no nie, cztery, no będziesz pięć, to tak liczyć, pięć, jaki bot! 1, 2, na 3, na 4, na 15. Dobra, dawaj mi to. Pickers mi dałeś za mało mi dałeś. 160 ci dałem. Jak 160, jak ja miałem 500, a mam 700? Dobra. No dawaj więcej, no przecież nie dajesz... No zrobiłem ci, no! No nie dajesz całości, ale... Dobra. Ja nie mogę, to ja bym to musiał policzyć. Dobra, widzowie, idziemy na pocztę. Chodź, Werka, w takim razie, ale to... Nie idę, bo ja mam ważny jeszcze formularz do tego, to ja zaraz go wypełnię. Jaki formularz, co? To daj mi wypełnić, ja chcę wypełnić formularz, ja jestem pełnoletni. To jest mój piesek, ale ja jestem pełnoletni, nie! Ej, prawnie musi być właściciel pełnoletni do psa, więc ja muszę być właścicielem komusia. Ale ja, bo on będzie tylko za tobą latał. Nie będzie, on będzie naszym wspólnym psem, razem się z nim będziemy bawić, no co ty? To nie będzie na pewno taki pies. Zresztą... Dobra, tutaj muszę wypełnić imię właściciela, imię pieska i podpis. Ej, to może wypełnimy dwa imiona właściciela i będę ty i ja. No dobra. A ja to co? No, a Pickers, no w sumie też się zrzuca. Dobra. Nie, on się na psach nie zna. Żeby... nie no, żeby nie robić komplikacji też. Dobra, czekaj, imię właściciela, to wpiszemy Dawid, Werka, Pickers. Nie no, Szymon. Imię pieska? Ej, dajemy mu kobuś. Dajemy no, mu kobuś. Tak, kobuś, to musi być kobuś, tak jak w prawdziwym życiu. Tak, czyli to będzie kobuś, dobra, podpis, dobra, to ja muszę tutaj mój podpis, dobra. Rasa, golden... Goldenik taki słodki, już się nie mogę napisać. Retriever, kurczę, nie mieści się, dobra, to ja tutaj bez spacji dam, widzowie. Okej, okay. Retriever, dobra, co jest na następnej stronie? Poradnik, kliknij na pieska specjalną kością, a będzie twój. Aby uczyć go różnych sztuczek, musisz kupić specjalny poradnik. Cena 1000 kitcoinów, co? Tak, musimy go kupić. Ja mam 360 przygotowane. Czekaj. Poradnik nie. Jest dwa razy... Dobra, dwa razy troszkę od psa, tak? No właśnie, nie, to jest poradnik, no, to skam. Ale my go sami wytresujemy, sami go wytresujemy, sami. Nie, ale ty nie wiesz, jak te pieski reagują, to trzeba mieć specjalny poradnik. Dobra, nie będziemy brać, widzowie, żadnych poradników za 1000 kitcoinów, ja nie jestem głupi, jeszcze na głowę nie upadłem. Dobra. Siema, Eniu! Ja tutaj po pieska, mam cię tutaj zapłatę 500 bitcoinów. Dobra, daję ci tutaj do torby, dobra, trzymaj. Nie, tutaj miałeś dać. Czemu tu? Tu się nie da, tu się wysyła listy, Vera, co ty... Koperty. Co ty dajesz? Tutaj się daje takie rzeczy. Dobra, formularz jest? Jeden dzień, dobra, jeden dzień się czeka, tak? Dobra, to ja mu tutaj daję. No i musimy czekać, dobra. Nie mam pojęcia, jak to ma niby przyjść, ale... Przekaż to podobno tam komuś. Idźmy w koszyku, bocian przyniesie. Chodźmy bocian spać. Bocian przyniesie, dobra, widzowie, nie wiem, o co tutaj jutro, chodzi. Ta, widzimy się jutro, pa, już się nie mogę doczekać. No dobra, no to w takim razie do zobaczenia jutro. Hello. Nie mogę, widzowie, dobra, nie wiem, co tutaj się dzieje, ale chyba nam po prostu zostało czekanie do jutra. Ciekawe, co przyniesie jutrzejszy dzień. Vera, Pickers, wstaliście! Kolejny dzień, halo! No! Jest o, Dawid, nie gadaj, że piesek przyszedł, nie gadaj. Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze poczty, poczekaj. Ja już tutaj od 5 rano na tej ławce siedzę i czekam, aż on będzie, ale dalej go nie ma. Mam, czekaj, twój piesek już jest, oswojony, czeka na właściciela, Dawid koło ratusza, dziękujemy. Jest!
Jest piesek! Nie, jest... dawaj szybko, szybko! Jest piesek chyba, dobra, czekaj, 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 jak koło ratusza? Dobra, widzowie, co jest? Jakiś nowy piesek, nowy piesek! No, dobicach, dobra. Przeszukujcie ratusz. Gdzie? A tam! Dobra, idę. Pokaż. Jest coś faktycznie? Czekaj, co to jest? Dostawa do werki Dawida i Szymona. Ja! Jest! Jest goldenek! Co jest, widzowie? Patrzcie to! Kobuś! Siedzi normalnie! Nie, muszę go wypuścić! Jaki słodziak! Czekaj, pokaż! Nie, ja go biorę do domku. Dobra, do siebie! Jak... Ja! Co on robi? On robi fikołki! Uwaga, uwaga! Muszę sprawdzić mega ważną rzecz! Czy jest moja kość z Amazonii? Czekaj, pokaż! Są jakieś rzeczy! Patrz! Jest w ogóle książka! Poczekaj! Naciśnij poradnik? Zwykłym patykiem na pieska po więcej opcji. Dziękujemy za zakup. Jak patykiem? Czekaj, gdzie jest? Tu jesteś, jakiś słodziak, patrzcie to, widzowie. Ja nie. Jak ej! No nie zabijaj tego konia. Koleś, w ogarnij się, ty jesteś agresywny jakiś. Dobra, czekaj. Ja tu są tak. Co tu są za rzeczy? Talent. Ej, jemu się dorobić jakieś talenty. Ej, nie, musimy go wszystkiego nauczyć. Ej, wszystkiego. Mogę go nazwać, czekaj. No to nazywaj szybko, kobuś. Ja, patrz, kobuś, jest normalnie. Ja, nie. Chodzi sobie, patrzcie, widzę po kidowicach kobi. Dobra, nie wytrzymał zaraz. Jaki jesteś piękny. Ej, jak nie, ty tu? Jaki jesteś piękny, Władzie, dobra. Jak się na mnie patrzy. Poczekaj, bo my ja go musimy jakoś teraz przetransportować. Kość z Amazonii dla niego. O, to pokaż mi, a wziąłeś wszystkie? Poczekaj, ile ich tam było? No nie mogę mu dać, bo to nie mój pies! No jak nie? Pokaż, a ja będę mógł. Dobra, czekaj, może ja będę mógł. Kobi, chodź tu. Chodź tu, kobuś, chodź tu, dobra. I ja nie mogę, dobra, chodź tu. Czekaj, uciekaj. Daj mu. I ja, patrz! Level up, ale nie wiem co to robi. Nie, czemu ja nie mogę mu tak robić? On jest jeszcze, można tutaj mu ustawić, czy on ma siedzieć, czy patrolować. Dobra, dajmy patrol. Nie wiem co to robi, ja nie mogę, widzowie, patrzcie jakie to są rzeczy. Ej, czekajcie, bo ja nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. Dobra, chodźmy. Chodź kobuś, czekaj. Czekaj, jak mogę. O, chodź kobi, idziemy. Jaki on jest, patrzcie co, widzowie, jaki słodziak, nie wytrzymał. Kobi, chodź tu. Kobuś, do nogi. Chodź! Zaraz. Nie krzycz tak po nim! Ła, patrz, on kopie! Patrz, kopie! Kopał coś, nie mogę, jaki, patrzcie to! Obróć! Czekajcie, chodźmy z nim. Czekaj, Wera, ja mu tutaj może tak kość dam przy tym. Czekajcie, czy on, widzowie, za nami będzie szedł? Czy jak on to będzie robić? Idzie, a nie idzie, halo! Dobra, czekajcie, chodźcie do mnie do domku. O, tu jest jeszcze zwykły piesio, ale... Kobi, co ty tu robisz? No to nie jest Kobi, typie. Dobra, czekajcie, chodźcie do mnie pod domek, bo ja muszę odłożyć kilka rzeczy. I mam nadzieję, że to będzie działać nawet tak, że Kobi... za nami. Że Kobi zaraz za nami przyjdzie. No właśnie, nie wiem jak to do końca działa. A, bo tam chyba trzeba zaznaczyć. Czekaj, ja tam muszę zaznaczyć dobrą opcję, żeby on za nami chodził. Tak, to na pewno, bo on teraz ma chyba tam zaznaczone, żeby tylko koło tego miejsca chodził. A jak ja mu dam... Wandering chyba to jest, albo Dockly. Dobra, spróbujmy to. Mówię to, czy on będzie teraz za mną chodzić? Chyba jakoś tak. Musimy, widzę, potestować te opcje, bo tutaj jesteśmy nowi w tresurze psa. Ale zobaczcie to, normalnie mamy psa na kidowicach, to jest wręcz niesamowite. Nie, ja go chcę do domku, daj mi go, on jest taki słodki. No jest, ale poczekaj, trzeba się go najpierw nauczyć, dobra. Dogi, tu są jeszcze jakieś rzeczy, dobra. Berserker, B-minor, gdzie wy jesteście, bo ja was zgubiłam, gdzie wy jesteście? Guard to będzie chyba, że będzie za nami chodzić, o! Chodzi, patrz, idzie za mną, idzie, Dobra, idziemy, chodź Kobi, kobuś, chodź. O, on się będzie tak teleportować, widzowie, no niestety, no takie uroki Minecrafta. Ale dobra, chodźcie do mnie do domku. On jest tak szybki, że on tak szybko biega. Chodźcie do domku do mnie, bo muszę odłożyć itemy. Cicho, jest, patrz, jest jakiś słodziutki, dobra, do mnie do domku, zapraszam do chaty, będziemy uczyć Kobiego nowych sztuczek. Ale dobra, wiecie co trzeba kupić? Trzeba kupić ten poradnik za 1000 skitcoinów, bo to się tutaj okazuje... Tutaj go włożymy, tutaj, idealne miejsce. Że to jest bardzo zaawansowane, nie, trzeba, gdzie? Nie no, co ty, ma być za jakimś szkłem, no co ty, Vera? Psa się tak nie daje w takie miejsca, nie. Żartowałam, on będzie ze mną w domku. Siad, hop. Daj głos. Hop. O, siedzi, patrz. Słucha się ciebie, Werka, słucha się ciebie. Wstań. Patrz, słucha się. Siad. Słucha się, Wera, słucha się. Daj głos. Hał. Nie no, to chyba tak nie działa. A, Jezus, Gobi w prawdziwym życiu mówi, dobra.
Ja miałem takiego laga, wy tego widzowie nie słyszycie, ale u nas Kobuś w prawdziwym życiu no, dosłownie też czeka teraz. Dobra, mamy pieska, ale teraz trzeba zrobić tak, że trzeba się zrzucić na poradnik, bo ja totalnie nie wiem jak takiego psa. No tutaj ma pełno opcji, tutaj widzę, że widzowie można sporo rzeczy robić. Ja go muszę wziąć do domu. Więc trzeba tutaj... Fajerwerki! Distance walking, no 200 metrów już przeszedł. Nie no, nie strzelaj fajerwerkami przy psie, no. No nie, właśnie, to trzeba uważać na takie rzeczy, Werka. Dobra, na razie widzowie. Na razie to i tak go zostawmy, bo on na razie tu chyba takich rzeczy nie chce jeść, on takich rzeczy nie je. Jedynie co to mogę dać, to mu tą kość widzę. Steak! To mu możesz dać, daj mu to! Steaka zje! Ty, usiadł chyba! Nie, steaka on nie zje, takie pies to takich rzeczy to nie lubi. Ale dobra, widzowie, mamy takiego słodkiego pieska, napiszcie w komentarzu koniecznie, co możemy zrobić jeszcze z Kobusiem. No i subskrybujcie koniecznie kanał. Kolejny odcinek to będzie na pewno, że uczymy Kobiego nowych sztuczek na Kiedowicach.